Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny komputer z konkursu Odpisujemy Ci PC. Przypomnę, że cały projekt powstał przy współpracy z Hard PC, Silentum PC i Lightonem, a moja rola sprowadza się do tego, żeby daną jednostkę zmodernizować. Teraz pokrótce powiem Wam, z czego składa się komputer Przemka. Zaczniemy od obudowy. Stary, wysłużony, słabo ofiltrowany Zalman Z9, płyta główna Asus P8Z68, czyli podstawka Intela LGA 1155. Na tej płycie posadzony jest procesor i7-2600K. 16 GB pamięci RAM, DDR3, taktowanie 1600 MHz. Chłodzenie procesora całkiem sensowne od Sigmateka, ale tak czy inaczej będziemy je wymieniali na coś innego. Karta graficzna MSI R9 280X i zasilacz, uwaga, uwaga, jednostka tak zwana no name, czyli G7 Power Extreme o mocy 780 W. Co w tym komputerze będziemy modernizowali? Z pewnością wymienimy obudowę na Armisa AR7 RGB. Jarek, Was ściemnia, będzie inna obudowa, ale fajniejsza. Dalej, chłodzenie na procesorze wymienimy na Grandis 2, również od Silentium PC. Zasilacz na Supremo FM2 o mocy 650 W. Przetwornica DC-DC, japońskie kondensatory, certyfikat 80 plus Gold i jednostka w pełni modularna. Przypominam, że do każdego komputera trafi jeszcze dysk SSD Lightona o pojemności 480 GB i każdy ze zwycięzców dostaje klawiaturę mechaniczną Silentium PC ufundowaną przez sklep Hard PC. Bez zbędnego biadolenia, teraz zabieram się do pracy. Wymieniamy obudowę, zasilacz, chłodzenie i dorzucamy dysk SSD. Na początek małe sprostowanie. Jak już pewnie zauważyliście, komputer Przemka zbudowany jest w trochę innej obudowie. Jest to wprawdzie cały czas Armis AR7 TGRGB, ale z dopiskiem X. Ta obudowa ma dzisiaj swoją premierę, dlatego też dopiero ten film dzisiaj publikuję, ale w momencie, kiedy go oglądacie,
Komputer jest już w drodze do Przemka. Jakie są zatem różnice między poprzednikiem a nową budową z dopiskiem X? Przede wszystkim panel z hartowanego szkła na przodzie obudowy, który eksponuje podświetlane wentylatory. Nie zrywałem z niego jeszcze folii, żeby Przemek mógł zrobić to sam, no i oczywiście, żeby nie zostawiać odcisków palców. I druga różnica to wentylatory w tej obudowie. Są to Sigma Corona, ale z dopiskiem HP, czyli High Static Pressure o większym przepływie powietrza. Poza tym ta sama obudowa, czyli przestronna, spokojnie można w niej zbudować nawet customowy układ chłodzenia cieczą, posadzić ION na górę, na przód obudowy, regulator obrotów, także tutaj wiele się poza tymi dwoma rzeczami nie zmieniło. Przemku, mam nadzieję, że Twój stary, nowy komputer Ci się podoba. Nie wiem, jakie masz plany na przyszłość co do upgrade'u tego komputera, czy będziesz zmieniał płytę główną, procesor, czy też kartę graficzną, ale jesteś do tego jak najbardziej przygotowany. Solidna, przestronna obudowa, zasilacz o mocy 650 W, certyfikat 80 plus Gold, także spokojnie możesz tutaj wsadzić naprawdę bardzo wydajne podzespoły. Do tego chłodzenie, które spokojnie poradzi sobie z podkręcaniem procesora, no i oczywiście dysk SSD o pojemności 480 GB. Na dysku zainstalowałem Ci już system operacyjny Windows 10. Jest on aktywowany, ponieważ musiałeś wcześniej dziesiątkę pewnie mieć zainstalowaną na swoim komputerze, a jak wiadomo, on przypisany jest do płyty głównej. Do tego postawiłem Ci wszystkie sterowniki, także gotowy jesteś do działania. Musisz tylko zainstalować sobie programy, których na co dzień używasz, no i oczywiście gry. Podświetlenie, jakie ustawiłem na wentylatorach, to kolor niebieski, tak aby nawiązywał do kolorystyki płyty głównej, ale oczywiście możesz sobie sam za pomocą tego przycisku na przednim panelu to podświetlenie zmieniać, czyli kolory, jak i również same opcje tego podświetlenia. Ode mnie na dzisiaj to byłoby tyle, także dziękuję wszystkim za uwagę. Jak Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.